Byłem, nie musiałem się udawać wczoraj na pocztę tutaj do domu. Pani przyniosła list z Sądu Rejonowego Poznań, Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, datowany na 30 listopada 2023. Adresowany jest pan Michał Woźnicki, w cudzysłowie dom Jakuba Zygarowskiego. O, proszę bardzo. Gdzieś taki adres figuruje. W cudzysłowie. Plac Zmartwychwstania 1, Baranowo. Wezwanie. Kurator zawodowy drugiego zespołu kuratorskiego służby sądowej dla dzielnicy Jeżyce oraz gminy Tarnowo-Podgórne Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wzywa pana Michała Woźnickiego do stawiennictwa w tutejszym zespole przy ulicy Wawrzyniaka, a Wawrzyniak to ksiądz jest, nie? Jak my używamy to zawsze, żeby pamiętać przynajmniej, Baraniaka, Wawrzyniaka, księża Wyszyńskiego. Wzywa pana Wawrzyniaka 40, no i podany jest dzień, pokój, godzina z dowodem tożsamości, stawiennictwo obowiązkowe, kuratorem zawodowym, kontrolującym i organizującym wykonywanie kary. To kary za to przypisywany mi antysemityzm przez to całe Stowarzyszenie Otwartą Rzeczpospolitą. Wykonywanie kary w mniejszej sprawie jest, no i wskazana osoba. Tutaj jakieś jeszcze dodatkowe informacje. Jest na zarządzenie kuratora starszy sekretarz sądowy Hanna Płoszczyca się podpisała, pani Hanna. Jest do zauważenia, że się pani tutaj Hanna na ten sposób napisała, a już podpis nie jest też dzisiaj potrzebny, no bo wadza to jest wadza. Jeszcze tu są pouczenia, obowiązki, no to już to wiernym, a jeszcze uprawnienia też są. No, ciekawy jest właśnie ten dom Jakuba Zygarłowskiego, co to w tym cudzysłowie, skąd to taki adres. No, może się okazać, że kolejna lista osób wciągniętych będzie na listę bezbożnych, za których ksiądz się modli. Chociażby sama forma wskazuje, że ów prawdopodobnie wie, że to dotyczy księdza Michała Woźnickiego, no ale opór w przyjmowaniu, albo inaczej, łatwość w przyjmowaniu, że mamy prawo żyć na tym świecie, jakby Pana Boga nie było, nie było Kościoła, nie było Jezusa Chrystusa. No tak każe. Kiedyś, pytanie jak to mówić, to kiedyś, mimo że ludzie mogli słabiej wierzyć, to na drodze obyczajowości, ale czynili dobrze, dawali dzieci ochrzcić. Dzisiaj ten duch buntu, rewolucyjny duch sprawia, że nie będą chcieli już chrzcić dzieci. Będą mówić, jak dziecko chce, to sobie wybierze. Ciekawe, w jakim języku mówią do dzieci. Czy każą dziecku się uczyć języka polskiego, jak dorośnie, a teraz mówią na migi, bo no niech sobie wybierze, w jakim języku, po co ma się uczyć języka polskiego i być przywiązanym zawsze już, bo to zawsze będzie język ten ojczysty, macierzysty, którym się, jak gwara też, którym się cierpi i którym się kocha. Którym się mówi do najukochańszych osób i mówi się do Boga też. Nie wiem, czy już się zacząć zawczasu modlić za tych bezbożnych ludzi, czy... No a czemu mają być bezbożni? Niech będą pobożni. Jest dzisiaj wielkie święto, więc... Zawsze jak w intencji, czy jak taką informację przeczytam, no to później też w modlitwie kapłana, czy naszej, ta osoba, te osoby są. Także za te osoby się też modlimy. Modlę się.